Cześć, z tej strony Krzysztof Kostęcki. Witam Was w ostatnim oficjalnym filmiku w tym roku akademickim. Na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was podsumowanie związane z najważniejszymi wydarzeniami na naszej uczelni oczami studenckiej telewizji SETA Uniwersytetu Opolskiego. Zobaczmy to raz jeszcze. Rok akademicki 2017-18 był rokiem pełen zmian. Począwszy od zmian, jakie zrobiliśmy w ramówce naszej telewizji, bowiem odstąpiliśmy od serwisów informacyjnych, a później także i kalejdoskopu sportowego na rzecz newsów szotowych, poprzez zmiany w redakcji, bowiem zmieniały się osoby na stanowiskach poszczególnych szefów działów, bowiem od następnego roku akademickiego będziemy mieli nową szefową newsroomu, nową szefową montażu, czy też nowego szefa sportu. Zmiany także nastąpiły na wyżej, bowiem zmieniliśmy także opiekuna naszego koła. Od tego roku opiekunem koła naukowego studenckiej telewizji SETA Uniwersytetu Opolskiego została była naczelna tej telewizji, czyli magister Sabina Baraniewicz-Kotasińska. Kończąc na zmianie, która tyczy się tak naprawdę funkcjonowania całej redakcji, bowiem w tym momencie ten filmik nagrywa Piotrek Sokołowski, który od końca czerwca kończy taką, można powiedzieć, przygodę związaną z tą telewizją, bowiem właśnie ta osoba była w tej redakcji od początku jej istnienia i w sumie w tym momencie mogę mu pogratulować i podziękować za to, że był, za to, że jest i za to, że będzie w dalszym ciągu częścią tej redakcji, częścią tej studenckiej braci, studenckiej telewizji SETA. No i cóż, więc tak jak powiedziałem, ten rok był pełen zmian. W tym momencie się kończy. Mam nadzieję, że Wy wszyscy zdaliście swoje egzaminy. Jeżeli macie kampanię wrześniową, to oczywiście życzymy Wam powodzenia we wrześniu. No i cóż, wszystkim życzymy udanych wakacji. A jeżeli Wy chcecie dołączyć do naszej redakcji, studujecie m.in. dziennikarstwo i komunikację społeczną lub po prostu interesujecie się szeroko pojętym dziennikarstwem, dołączcie do nas. Rekrutacja już w październiku.